No witajcie w niepewnych czasach. Tu wczoraj ludzie kończyli grilla, gdzieś tam się kładli spać tu w Polsce, no a tam w Stanach coś, co no, może, a mogło, to jeszcze nie znamy wszystkich konsekwencji, zmienić bieg historii. Zobaczymy, jakie będą no, skutki, reperkusje polityczne wewnętrzne. Ale na pewno coraz bardziej dociera do każdego, że żyjemy naprawdę w niepewnych czasach. I gdzie szukać punktu odniesienia? No, doradcy ekonomiczni mówią, że trzeba inwestować teraz w złoto, nie? I że kurs złota pójdzie mocno w górę, no bo wszystko inne niepewne, złoto pewne. No, jakby złoto miało być pewne, no to znaczy, że jest tylko materia, nie? Rozsądni ludzie mówią, dobra, no trochę złota czy dolarów zawsze się przyda, ale żeby na tym opierać swoje życie, że tam będzie mi dobrze albo że nie umrę, bo mam złoto czy dolary, to słabe, nie? Stąd my, chrześcijanie, niezależnie od tego, co się dzieje w świecie, czy jest spokój, cisza i tak dalej, czy też wojna, czy zawierucha, no my patrzymy w stronę Boga jako z jednej strony Króla Królów, ale też Księcia Pokoju. Jezus przedstawił nam się jako Książę Pokoju. I jeśli ktoś zaufał Jezusowi osobiście, to już należy do Jego Królestwa na zawsze. I tu, na zewnątrz, przeróżne rzeczy będą się działy, będą też nas dotykały, ale my jesteśmy obywatelami Królestwa Pokoju. Dlatego oddajmy chwałę na początek śpiewem naszemu Zbawicielowi i Panu, Księciu Pokoju, Jezusowi Chrystusowi. Będzie chwała i cześć i uwielbienie. Chwała i cześć Jezusowi. Chwała, niech będzie chwała. Tak Jemu chwała i cześć. Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie. Wielcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Zatknął. Chwała Bogu, że możemy pełną piersią. No, śpiewać mu z wielkim zaangażowaniem. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Uwielbiajcie Pana ludzkich serc bijące dzwony. Padnij na kolana przed Nim ludu. Twoje łzy, on ratunkiem będzie ci. U jego stóp padnie wróg, Bóg niezwyciężony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, Panie, ziemią, bracie, wszystkie świata strony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, Panie, wszystkie świata strony. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony.
padnij na kolana przed nim. Kolana przed nim, lodo utrudzony. Ona suszy twoje łzy, ona tunkiem będzie ci. U jego stóp padnie wróg, po stóp padnie wróg, on wróg niezwyciężony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, patrzcie wszystkie świata strony. Niepojęty swej mądrości, święty, święty Bóg miłości. Śpiewaj Panu ziemią, patrzcie wszystkie świata strony. Życia swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie, wciąż obdarza mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie. Mój Jezus o mnie troszczy się, tak troszczy się. Mój Jezus o mnie troszczy się. Jeszcze zaśpiewajmy Uśmiechnij się. Dobry pomysł. Znowu widzę przygnębioną twarz, ale później uśmiechnij się. A powód zaraz podamy. Znowu. Znowu widzę przygnębioną twarz, znowu widzę zasmucone oczy, zagubiony wśród codziennych spraw, z tysiącem problemów znowu walkę toczysz. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Czegoś chciałeś ze wszystkich sił, tyle planów powiązałeś z tym, aż tu nagle mówisz straszny pech, wszystko inaczej potoczyło się. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał serce mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię i winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Tyle pragniesz, tak byś wiele chciał, gonisz szczęście, co ci wciąż ucieka, krzyż codzienny chciałbyś rzucić sam, złościsz się, a Bóg na ciebie czeka. Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu.
ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Uśmiechnij się, gdyż Ojciec patrzy z nieba i wie, wie czego ci potrzeba i chce, byś ty zaufał sercem mu. Już nie martw się, on z tobą jest na zawsze i kocha cię. I winy ci przebaczył, nie lękaj się. Cóż ci może się stać, gdy Boga za Ojca masz? Warto sobie przypomnieć, że my nie powstaliśmy z gotowania długotrwałego przez ileś tam miliardów lat w prebiotycznej zupie i jesteśmy dziełem przypadku i praktycznie wzięliśmy się znikąd i idziemy donikąd i wszystko jest bez sensu, tylko zostaliśmy stworzeni przez Pana Wszechświata na Jego obraz i podobieństwo do pewnego celu. Bóg chciał, żebyśmy z Nim byli, żebyśmy Go poznawali, żebyśmy razem z Nim pracowali, czyli Jemu służyli i byśmy Jego chwalili. I to było szczęście dla człowieka, wspólnota z Panem Wszechświata. No niestety Bóg nie mógł mieć wspólnoty z automatem, ze sztuczną inteligencją, z syntezatorem mowy Iwona, to ze starszych czasów, pamiętacie, można było dialogować, nie? Tylko z człowiekiem, osobą o wolnej woli. Dlatego dał nam też możliwość wyboru zła, buntu. No i Adam z Ewą wybrali. I dzisiaj mamy z tego powodu przeróżne problemy. Wszystkie problemy, jakie mamy, wynikają właśnie z tego, że nie jesteśmy we właściwej relacji z Bogiem. Dzięki Chrystusowi już jako chrześcijanie mamy pokój z Bogiem, mamy przebaczone wszystkie grzechy, mamy miejsce w niebie, mamy Ducha Świętego, czyli Boga, który daje nam moc do pokonania wszelkich naszych złych skłonności. No, ale nie jesteśmy jeszcze wolni od obecności grzechu, czy w naszym otoczeniu, czy też od tego, że mamy dalej wolną wolę i możemy wybierać źle, a potem znosić skutki tego wyboru. Ale cały czas możemy przychodzić do Jezusa. Cały czas możemy znajdować to szczęście, które Bóg zaplanował w ogrodzie Eden. Ale znajdziemy go tylko i wyłącznie w bliskiej relacji z Jezusem. W chwaleniu Go, w służeniu Mu, w poznawaniu Go. Nie ma szczęścia poza Jezusem Chrystusem. Nie ma szczęścia poza Bogiem, mówiąc trochę szerzej, dla nikogo z ludzi. Dopóki sobie tego człowiek dogłębnie, na dnie swojego serca, bo człowiek może to wiedzieć intelektualnie, ale zawsze, no ale tego jeszcze potrzebuje, tamto musiałoby się ułożyć, z tym musiałbym mieć tu z jakimś człowiekiem, czy to z chłopakiem, czy z dziewczyną, czy jeszcze coś. No jak to będę miał, to dopiero będę szczęśliwy. Nic z tych rzeczy, nic z ludzkich rzeczy nie zastąpi tego szczęścia, które jest z Bogiem. A szczęście, które jest z Bogiem, zniweczy czy zasłoni wszystkie bóle i cierpienie, jakie masz tutaj na terenie, znaczy w czasie tego życia na ziemi. Dlatego chciałem, żebyśmy teraz krótko dobrali się tam w pary lub trójki i dziękowali Jezusowi, że On jest naszym szczęściem, On jest naszym pokojem, On jest naszym zbawieniem, On jest naszym przebaczeniem, ale jest też naszym szczęściem. Potem będziemy śpiewać, a potem powiem jeszcze, co dalej. Także na 2 minuty dobierzmy się w małe grupki, 2-3-osobowe i módlmy się.
Dzięki bardzo. Proszę już sobie siądźcie, a ja zapraszam mojego przyjaciela, pastora Henryka Skrzypkowskiego, dobrego męża jednej żony i bardzo dobrego ojca nieskończonej ilości dzieci, znaczy tam prawie skończonej, ale nikt... Wiem, że ty nawet masz kłopot z odpowiedzią na to pytanie. Tylko czasami. Tylko czasami. Także witam cię bardzo serdecznie. Cześć. Cieszę się, że z nami jesteś i już tu w piątek ustaliliśmy bardzo ciekawy temat. Mianowicie, co chrześcijanom jeszcze tu grozi na ziemi i... Też, no tak jak Henio tu już zrobił wstęp do tego nauczania, że znajdujemy w Piśmie Świętym przykłady ogromnej szczerości. I to jest dobry wzór. Każdy z nas się, że tak powiem, buduje pewien imidż. A tu zobaczymy taki, że tak powiem, ściągnięcie zasłony i jak ten człowiek jest gotowy pokazać siebie innym, oczywiście pokazać siebie też Bogu. Potem połączymy się, wyobraźcie sobie, ogromna impreza chrześcijańska. Dzięgielów po polskiej stronie Olzy na Śląsku Cieszyńskim się zakończył, a teraz po stronie czeskiej rozpoczyna się X-Camp. Widzicie tam już naszą brygadę. Jest nasze stoisko, tam jest około 1000 osób, także na koniec jeszcze połączymy się z nimi. O, tu widzicie jeszcze pustą salę, ona już jest pełna. No a teraz oddaję głos tobie. Henryk, zapraszamy. Dziękuję bardzo. Od razu przejdziemy do Bożego Słowa, ponieważ zawsze w Kościele Nowego Przymierza czas jest bardzo cenny. Tak, więc żeby nie tracić takiego czasu. Otwórzcie proszę Pismo Święte na Psalmie 73. I zrobię bardzo krótki wstęp, który może nawet tak trochę odbiegać, ale w moim przekonaniu nie odbiega od całego kazania, ponieważ treścią właśnie i podstawą nauczania będzie Słowo Boże z Psalmu 73. A policzyłem sobie szybko, że dzięki łasce Bożej już 36 lat jestem człowiekiem świadomie i biblijnie wierzącym. 36 lat. To nie chodzi o to, żeby powiedzieć dużo, tylko chcę powiedzieć, że wciąż jestem człowiekiem wierzącym przez te 30 lat. Dlaczego mówię wciąż? Dlatego, że człowiek, myślę, że wierzący tym bardziej, służący szczerze Bogu, jest nieustannie wystawiany na różnego rodzaju pokusy. Przechodzi przez różne trudności w życiu. Bardzo bolesne. I te trudności często niektórych ludzi przerażają. Tak, że oni potem obrażają się na Boga i mówią, jestem niewierzący, Boga nie ma, ja nie odczuwam. I dlatego powiedziałem, jestem wciąż wierzący. I druga myśl, zanim przeczytamy, trochę boję się Bożego Słowa. Pisma Świętego, to co Bóg mówi. Czytać nawet się boję. Nie dlatego, że ono mnie nie wciąga. I nie dlatego, że jakoś wątpię w cokolwiek, ale wiecie, czego się boję? Że przeczytam tutaj coś, a Pan Bóg potem będzie chciał, żebym ja to zrobił. Więc boję się tak trochę jak Jonasz, któremu Bóg coś, ten biblijny Jonasz, któremu Pan Bóg coś zlecił, a on poszedł w drugą stronę. On nie chciał tego zrobić. Potem miał mnóstwo problemów z tego. I tak te problemy się tam za nim ciągnęły. Więc pod tym względem mam nadzieję, że tak trochę jakby z boku, ale zrobiłem dobry wstęp do tego, żeby pokazać, że Pismo Święte powinno być zawsze w naszym życiu, mieć największą uwagę, powinno być przedmiotem naszej największej uwagi. Słowo Boże powinno być przedmiotem naszej największej troski. I zawsze powinniśmy sobie zadawać pytanie, czy ja chcę służyć temu Bogu, który się objawia w tym Piśmie Świętym. Dla mnie to jest niepojęte, że tak wielu Polaków w ogóle nie zna Pisma Świętego, tak duży procent, że to jest promil tych ludzi biblijnie wierzących w naszym kraju, to jest promil, tak? To pamiętajcie o tym. Mało tego, to jeszcze uchodzimy za sekciarzy z tego powodu, że czytamy Pismo Święte.
Tak? Te stereotypy gdzieś tam w tym naszym narodzie są. Nie, bardzo mało ludzi właśnie kojarzy to, że to mamy kontakt z Bogiem, że to Bogu się upodobało, żeby tak się objawić ludziom przez Słowo i Ducha Świętego. Że to Słowo to jest, ona nas osądza, ona nam pokazuje Boga, ona pokazuje nasze grzechy, nasze winy i tak dalej, i tak dalej. I jak można, jak chrześcijanin może żyć bez Słowa Bożego, ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam, ale jak z uwagą czytamy, to też się boję. To też się boję. Nie jest to takie bezkarne. No to Psalm 73. Najpierw przeczytam z przekładu warszawskiego, dobrze? A potem pokażę trochę autora. I jeszcze jedno zdanie, zanim przeczytam. Ten psalm zawsze, jak go czytałem, przez kilka, nie wiem, ile razy przez te 36 lat, robi na mnie ogromne wrażenie. Ogromne. Tak, że aż w końcu postanowiłem się zatrzymać trochę dłużej na tym psalmie. Zrobiłem trochę egzegezę tego tekstu dla siebie samego i zastanowiłem się, co to za człowiek to napisał, żeby tak napisać. Bo co on napisał? On odkrył siebie publicznie. Odkrył swoje największe pokusy. Odkrył, powiedzielibyśmy, tą ciemną, grzeszną stronę swojego życia. Odkrył ją publicznie przed innymi ludźmi. Co to musi być za bohater, moi drodzy? Jakbym kogoś z was poprosił, weźcie, opowiedzcie o swoich tych niecnych pragnieniach. Bo to ładnie mówić, fajnie jest o takich, wiecie, szlachetnych, bożych rzeczach. A on tu w tym psalmie mówi o tych najgorszych pragnieniach, jakie on miał. I wierzę, że Bóg zostawił nam taki fragment Bożego Słowa po to, żeby nam jako przykład dać, że nie tylko powinniśmy mówić o tych rzeczach przyjemnych, fajnych, które nam przynoszą chlubę, których jesteśmy dumni z naszych dokonaniach, ale też powinniśmy jednak powiedzieć, co jest w naszych sercach, duszach, co tam, z czym się ścieramy, co nas gnębi, ale nie w sensie smutku, tylko jak jesteśmy kuszeni, co nas wciąga, co nas nęci, takiego słowa bym użył. To jednak chrześcijanie nie są wolni od takich rzeczy. I psalm, czy Asaf, autor tego psalmu, właśnie to zrobił. No to posłuchajmy, co on tu napisał. Psalm Asafowy, psalm 73. Zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, dla tych, którzy są czystego serca. Co do mnie, omal nie potknęły się nogi moje, omal nie pośliznęły się kroki moje, bo zazdrościłem zuchwałym, widząc pomyślność bezbożnych. Albowiem nie mają żadnych utrapień, zdrowe i krzepkie jest ich ciało, znoju śmiertelników nie doznają i nie spadają na nich ciosy, jak na innych ludzi. Przetopycha jest ich naszyjnikiem, a przemoc szatą, która ich okrywa. Obnoszą się dumnie ze swoją otyłością. Serce ich jest pełne złych myśli. Szydzą i mówią przewrotnie. Wyniośle przechwalają się grabieżą. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, a język ich pełza po ziemi. Dlatego lud mój zwraca się do nich. I nagannego nic w nich nie znajduje. I mówią, jakobyś mógł dowiedzieć się Pan, czy Najwyższy wie o tym? Oto takimi są bezbożni, zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa. Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje i w niewinności obmywałem ręce moje? Albowiem co dzień znoszę ciosy. Jestem smagany każdego rana. Gdybym pomyślał, będę tak mówił jak oni, to bym zdradził ród twoich dzieci. Chciałem to tedy zrozumieć, lecz niezwykle trudne mi się to wydało, dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych i nie zrozumiałem kresu ich. Zaprawdę stawiasz ich na śliskim gruncie, strącasz ich w zagładę, jakże nagle niszczą je, znikają, giną z przerażenia. Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, tak ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami. Gdy rozgoryczone było serce moje, a w nerkach czułem kłucie,
byłem głupi i nierozumny, byłem jak zwierzę przed Tobą, bo przecież jam zawsze z Tobą. Tyś ujął prawą rękę moją. Prowadzisz mnie według rady swojej, a potem przyjmiesz mnie do chwały. Kogoż innego mam w niebie, jeśli nie Ciebie, i na ziemi w nikim innym nie mam upodobania. Chociaż ciało i serce moje zamiera, to jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki. Bo oto ci, którzy oddalają się od Ciebie, zginą. Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują Ci wierności. Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu Bogu nadzieję moją, aby opowiadać o wszystkich dziełach Twoich. Najpierw chciałbym pokazać, co to za człowiek napisał. Bo wydaje mi się, że kiedy poznajemy autora, poznajemy ten kontekst, czasami osobowość człowieka, który to pisał, to też ma potem wpływ na nasze zrozumienie. Tak zakładam, że na nasze lepsze zrozumienie tego, co Bóg przez słowa Asafa chciał powiedzieć. Więc na pytanie, nie wiem, czy ktoś z was starał się już i sprawdził chociaż trochę, co to był za człowiek ten Asaf. I chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim ja bym go określił dzisiaj, że to był artysta. Artysta, który na co dzień zajmował się muzyką. I to zajmował się muzyką na najwyższym poziomie. Był oczywiście Izraelitą, pochodził z rodu Lewitów, a więc tego rodu Izraela, tego plemienia, które miało zajmować się służbą Bogu przy przybytku lub potem w świątyni w ogóle. Chodzi mi o te jego zdolności. Ja znam muzyków kilku, którzy na co dzień zajmują się, żyją z muzyki, jest to ich zawód i tak dalej. I artyści uważam, że są zawsze specyficzni ludzie. I tutaj taki mój uśmiech, nie dlatego, żeby ja nie nadążam po prostu za nimi. I wiem, że oni zawsze są o krok dalej i są taką awangardą często w świecie. Zgodzicie się ze mną, że muzycy to po prostu tacy są, że należą do tej grupy ludzi, którzy wyprzedzają pewną rzeczywistość w swojej twórczości. I definitywnie Asaf taki był. Potem zadałem sobie pytanie, skoro mamy do czynienia z artystą, z muzykiem i z takiej wysokiej klasy muzykiem, no ile on mógł mieć lat, prawda? Ile on mógł mieć lat? No i na skutek tego mojego badania, a odnoszę się tylko do tych fragmentów, które znam z Pisma Świętego, dochodziłem do wniosku, że on był gdzieś w moim wieku. Bo ja w tym roku za parę dni kończę 57 lat. Dlatego, że po pierwsze jego synowie będą za chwilę wymienieni, którzy też grali na instrumentach. Ja mam dzieci, właśnie mam też w takim wieku, że one są już samodzielne i tak dalej, i tak dalej. I niezależne, więc w życiu dorosłe i to jest jakiś taki odnośnik. I po drugie właśnie zobaczcie, że to jest taki człowiek, który już coś w życiu osiągnął. Ja też uważam, że jeżeli miałem coś już osiągnąć w życiu, to naprawdę najprawdopodobniej to jest teraz. Że już za dużo tam nie osiągnę, bo jak wiecie, po 60 to życie, jeżeli w ogóle Bóg pozwoli doczekać tej 60, to potem już idzie tak, no trzeba się zawijać z tego świata. Jak to w jednym filmie, bo już kosa zaczyna stukać w trumnę, w wieko trumny, tak kolokwialnie mówiąc. I co jest oczywiście właściwym podejściem i powinniśmy o tym myśleć. No więc Asaf najprawdopodobniej był prawdopodobnie w moim wieku, kiedy to pisał, a więc już ma za sobą doświadczenia życia. To nie jest, zobaczcie, młody człowiek, kiedy on mówi. To nie jest taki jego początek życia. To jest człowiek w takim rozkwicie wieku, w takim, powiedziałbym, szczycie swojego sukcesu życiowego, artysta. I jeszcze jedna ważna informacja o nim. On, Asaf, miał bezpośredni kontakt z królem Dawidem, królem Izraela. I więc musiał bywać na dworze, spotykał się z najważniejszymi osobami w państwie i na pewno był osobą powszechnie szanowaną. Chciałbym powiedzieć, że to był człowiek no, takiego, powiedziałbym, wysokiego pokroju. Że to nie był jakiś rolnik ani rzemieślnik. Więc, dlaczego to mówię? W moim przekonaniu tak się otworzyć i tak publicznie powiedzieć o swoich słabościach,
no ta jego ranga w moim odczuciu rośnie jako takiego człowieka biblijnie i bogobojnie wierzącego, takiego bogobojnego w tym znaczeniu, że jemu zależy na wierności Bogu. I pod tym względem, panowie, bracia, on powinien być dla nas autorytetem absolutnie. Rozumiecie, że my często jako mężowie, jako przywódcy na różnych miejscach, czy w jakiejś działalności gospodarczej, gdziekolwiek, nie wiem, na stanowisku, w pracy, gdzie jesteście, czy to będzie korporacja, cokolwiek, jakieś zajęcie, to Asaf jest tutaj człowiekiem, który po pierwsze nie pokazuje tylko swoich najlepszych stron, tak? On pokazuje również swoje słabości. I to się Bogu podoba. Ja myślę, że z tego powodu w ogóle mamy na kartach Pisma Świętego ten psalm, między innymi. Bo to nie tylko powiedzieć fajne rzeczy o Bogu, a on odkrył właśnie, co jego bardzo nurtowało. I to sprowadza nas do tego, że, no, że my wierzący mamy pokusy. I że czasami upadamy w tych pokusach. Niektórzy w ogóle upadają. I potem mają ogromne problemy. Ale zobaczcie, w tym psalmie Asaf nie upadł. On nie odwrócił się od Boga. On miał takie pokusy, bardzo blisko. On mówi, no to o włos to moje, to moja wierność Bogu zawisła tam, o włos. Ale jednak nie poszedłem w tą stronę. Bo miał czas na taką analizę, na taką retrospekcję swojego własnego życia. Miał czas. I myślę, że powinniśmy mieć czas. Więc kiedy czytamy Boże Słowo, osobiście, dla siebie, w domach naszych, słuchamy kazań, na nabożeństwach, na zebraniach, no to jest ten czas, kiedy powinniśmy badać swoje serca, kiedy Bóg do nas przemawia przez to słowo i wtedy możemy zobaczyć, gdzie to niebezpieczeństwo, różnego rodzaju pokus zagraża nam, naszemu życiu. I oczywiście nikt od tego nie jest wolny. Ani młodzi ludzie, ani kobiety, ani dzieci, ani mężczyźni, ani starzy ludzie. Zawsze. Ten świat jakoś grzeszny nas wciąga. No więc posłuchajcie chociaż kilka słów o tym Asafie. Jeden fragment tylko ze Starego Testamentu przeczytam o nim, ale on dużo powie. Chyba najbardziej jest taki treściwy w opisywaniu tego, czym on się Asaf zajmował. To jest pierwsza księga Kronik, rozdział 25. Przeczytam od pierwszego wersetu do szóstego. Tylko przeczytam, nie będę tego komentował. Tam może jedno zdanie komentarza. Posłuchajcie. A kontekst jest taki. Dawid, król, sprowadza do miasta, które zdobył, ustanowił to miasto stolicą swojego królestwa. Chodzi o Jerozolimę. Wcześniej to miasto nazywało się Jebus. Mieszkali w nim Jebuzyci. On całkowicie wypędził ten pogański naród stamtąd i założył własne miasto. I tam do Jerozolimy sprowadził Arkę Przymierza, która, jak wiecie, w czasach sędziów wędrowała w różnych miejscach i często nie była należycie, nie miała tego szacunku w narodzie Izraela. I on w końcu zrobił namiot dla niej i ustanowił służbę kapłańską przy namiocie zgromadzenia. I to jest ten moment właśnie. On uporządkował to życie religijne, życie uwielbienia Boga w Izraelu. Jemu to na królowi Dawidowi bardzo zależało, żeby naród miał miejsce, i w którym będzie oddawał cześć Bogu, ale nie tak, jak sobie naród to wyobraża, tylko wedle objawienia Bożego, wedle Bożej woli na podstawie prawa Bożego, więc będzie to robił za pośrednictwem kapłanów i lewitów. I to jest ten moment, o którym przeczytamy. Następnie Dawid i dowódcy wojska wyodrębnili synów Asafa, Hemanna, Jedutuna, ludzi natchnionych do służby przez grę na lutniach, cytrach i cymbałach. Liczba zaś wykonujących czynności tej służby obejmowała synów Asafa, Zakura, Jezafa, Neniasza, Aserę, synów Asafa, pod kierownictwem Asafa, który w natchnieniu grywał według wskazówek samego króla. Synów Jedutuna, Gedeliasza, Seriego, Izjasza, Matijasza i Shimeję. Tych sześciu pod kierownictwem ojca ich Jedutuna, który w natchnieniu grał na lutni pieśni dziękczynne, pochwalne Panu. Synów Hemana, Bukkiasza, Mattinisza, Uzjasza i Szebulala, Jeremasza i Honiasza, Harniego i Eliartę, Gediagiego, Ramaniasza Ezera i
Jonasz Bakaszę, Moliarego i Chotiara i Machazjasza. Wszyscy oni byli synami Hemana, jasnowidza królewskiego, w sprawach bożych, zgodnie z obietnicą Pana, że wywyższy jego moc, dał bowiem Bóg Hemanowi 14 synów i 3 córki. Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców, i teraz to jest właśnie Asafa, Jedutuna i Hemana, w świątyni Pana, przy wtórze cymbałów, lutni, cytr, pełniących służbę w świątyni Bożej według wskazówek samego króla. To ja chciałem tylko pokazać, jak bardzo to była prestiżowa ta jego służba. Taka, rozumiecie, taka naprawdę na wysokim poziomie. Jeżeli moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, to nie wiem, na wzór jakiejś filharmonii narodowej dzisiaj, rozumiecie, nie było bardziej zaszczytnego ani innego miejsca w Izraelu, gdzie oni by mogli tworzyć pieśni i grać. Więc on też był dyrygentem i kompozytorem, dyrygentem chóru i sam umiał grać i jego dzieci. To była taka, widać, że to była taka rodzina bardzo, bardzo muzykalniana. No i to jest ten kontekst, kto to napisał. I teraz wracamy już do samego słowa. Na początku chciałbym zwrócić uwagę na werset pierwszy, gdzie jest powiedziane od razu, że zaiste dobry jest Bóg dla tego, kto prawy. To Asaf zaraz, zanim powie o tych swoich wątpliwościach, nie zostawia nas, czytelników, żadnej wątpliwości, że on wie, jaki Bóg jest, że on zna Boga. Bóg jest dobry dla tego, kto prawy, tak? I potem dopiero on rozpoczyna. Dobrze jest wiedzieć, moi drodzy, jakiego Boga ty znasz. Jakie masz wyobrażenie o Bogu. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ gdyby mnie spotkało coś niedobrego, coś takiego przykrego, co w życiu się zdarza? Ja często powtarzam, że Pan Bóg mnie ochronił. Jeszcze nie znam bólu, przepraszam, ani cierpienia, żeby pochować własne dzieci. Nie chciałbym takiego cierpienia mieć. Rozumiecie, takiej próby. No nie chciałbym. Pewnie innych też bym nie chciał. Ale właśnie to jest takie, wiecie, taki ciężar, przez który nie musiałem przechodzić. Ale wielu ludzi przechodziło. I życie twoje, gdziekolwiek mieszkasz, gdziekolwiek jesteś, będzie nacechowane różnego rodzaju trudnościami. I wtedy pomimo tych trudności dobrze jest wiedzieć, jaki jest Bóg. Czy my wierzymy w Boga tylko takiego, który jak nam jest dobrze, to my jesteśmy Jemu posłuszni. Jak nam idzie dobrze w życiu, to wtedy Jemu służymy. A jak nam idzie ciężko, to już nie. Przecież Bóg się nie zmienia. Nie tak dawno miałem takie przeżycie. Młoda osoba przeżyła ogromną traumę. Ogromną. Młoda kobieta. Ja wiedziałem o tym, spotkałem się z tą osobą, chciałem się pomodlić, ale zapytałem właśnie, czy ty modlisz się o tym? A ta osoba odpowiada, nie daję rady. Tak? No i wtedy co powiedzieć, tak? Często ludzie są, tak jak powiadam, chcą Bogu służyć wtedy, gdy mi idzie dobrze. I Asaf należy do tych ludzi, zauważcie proszę, kiedy on był wystawiony na ogromną pokusę. Co takiego było dla niego trudne? Bo on widział same korzyści z tego, jak żyją zamożni ludzie. I wymienia bardzo dużo tych, jak im się powodzi. I ostatecznie Asaf dochodzi do tego, że to był rodzaj iluzji jednak jego, że to było fałszywe wyobrażenie. Widząc pomyślność bezbożnych, tak on mówi, pomyślność bezbożnych, że nie mają utrapień, że są zdrowi, nie mają kłopotów żadnych, że są pyszni. Im bardziej bogaci, tym bardziej są pyszni. I tu jest, przechwalają się grabieżą, tak on mówi, chwalą się swoimi oszustwami. I pomyślałem sobie, że w gronie takich, powiedziałbym, ludzi, no chyba teraz przestępców, to rzeczywiście przestępcy chwalą się, kto czego dokonał. Od czasu do czasu bywam w więzieniach, na różnego rodzaju spotkaniach, jak się już pozna tych ludzi, to przestępcy są dumni z tych swoich różnych tam oszustw i tak dalej. I zobaczcie, że do takiego poziomu i do takiego stanu doszli ci ludzie, którzy byli w jakimś tam czasie dla Asafa bohaterami. I on po prostu chciał tak żyć.
No ale on nie był na pewno biednym człowiekiem. Rozumiecie? To nie był biedny człowiek, Asaf, w tej pozycji, którą miał, jeżeli był zatrudniony przez króla. Więc nie można powiedzieć, że on, rozumiecie, że przymierał głodem i nie miał co garnka włożyć. Więc ta jego pokusa to chodziło o to, że jeszcze więcej chce. Jeszcze bardziej być zamożnym. I pomyślałem sobie, a jak on pisze o tych bezbożnych, którzy tak żyją bezbożnie, i to o kim on pisze, jak myślicie? Pisze o Izraelitach, czy pisze o jakimś innym narodzie? Jak myślicie, tak jak wy wyczuwacie? Z tekstu by to wynikało. Myślę, że pisze o Izraelitach. Bo on mówi, dlatego lud mój, to jak on zwraca tutaj, mówi, lud mój nagannego nic w tym nie znajduje. Rozumiecie, on żył w takich czasach, kiedy ludzie jawnie grzeszyli, dokonywali przestępstw różnego rodzaju. Pamiętajmy, że to są zupełnie inne czasy. Chwalą się tym w imię tego, że są coraz bogatsi. I to bogactwo, wiecie, to w tamtych czasach myślę, że niewielki procent ludzi był zamożny tak, żeby tak wystawnie żyć. Że teraz, w naszych czasach, jest nam łatwiej zarobić pieniądze niż w tamtych czasach. Bo w czasach 1000 lat przed Jezusem, kiedy to tu się dzieje, tak, to główną troską zwykłych ludzi było mieć co do garnka włożyć. Ten chleb codzienny, żeby mieć. A co dopiero wystawnie ucztować. Mięsa prawie nie jedzono. Nie było stać ludzi na mięso. Gdybyśmy mieli tak dokładniej zbadać te czasy. Więc Asaf, rozumiecie, jest wystawiony na tą pokusę stania się bogatym. Teraz ja chcę się zatrzymać. A wy, mężczyźni szczególnie, co jest waszym głównym celem w życiu? Służycie Bogu i jesteście Jemu wierni, a czasami możesz myśleć, że przecież ta twoja praca nie przynosi ci godziwych zysków. Że twoi koledzy, sąsiedzi są bogatsi. Mają lepsze samochody, rozumiecie? Mają lepsze domy. I wszystko, co jest, ich żony, powiedzmy, mają więcej tej biżuterii, nie wiem czego tam, i się tam obnoszą z tym, tak? Pokazują. I lepsze ubrania, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Taka pokusa by była dla nas dzisiaj. No to czemu ja mam być wierzącym chrześcijaninem w małej grupie ewangelikalnie wierzących ludzi? Jak ja nie mam z tego pożytku? Mało tego, jeszcze ludzie mnie wyśmiewają, chodzę właśnie z naznaczeniem sekciarza, taką łatkę, tak, mam ci, co już nie poznali. Trudno służyć Bogu. Zauważcie, że mamy wiele wspólnego, jakbyśmy się tak, tak zobaczyli z tą postawą Asafa. I zobaczcie, jak blisko on był, tak mocno, bo myślę, że w zależności od tego, z kim on się przyjaźnił, bo o tym psalm tutaj, słowa psalmu o tym nie mówią, czy on się przyjaźnił z nimi. On tylko mówi, że widząc bezbożnych życie, tak? Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden werset w tym opisie bezbożnych, 9 werset. Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje. Widzimy, że to jest bluźnierstwo, tak? Przeciwko niebu. Bardzo wielu ludzi dzisiaj przeciwko niebu w naszych czasach podnosi gęby. Przepraszam za to określenie, po prostu cytuję tutaj przekład, tak? Podnosi gęby. W jaki sposób podnoszą gęby? A jak taki można pokornie powiedzieć. Ale kto to tam wie, jak to tam jest? A kto to tam wie, kto to napisał? A przez tyle lat to na pewno zostało tam zmienione. A Kościół coś tam ukrywa, bo są jakieś inne tajemne księgi i tak dalej. I oni tutaj nam nie pozwalają, abyśmy mieli prawdę i tak dalej. Rozumiecie? A kto to jest przeciwko niebu, podnoszą gęby swoje. Zasiewają niewiarę i wątpliwość, że Boże Słowo i Bóg nie jest godny naszego zaufania. Nie ma co na nim polegać, bo to nie wiadomo, kto to napisał, nic nie wiadomo, co za tym stoi. I bardzo innych rzeczy. No, albo to, jak współczesny świat przeklina, bo to jest w tym wersecie, ja go zacytowałem, a ich język pełza po ziemi. No to co to? Ja nie wiem, mogę coś pokazać, telewizor pokaże. To tak, język pełza po ziemi, że oni ziemię lizali. No chyba nie chodzi o to tutaj, nie? Że to jest raczej jakaś alegoria przenośna, jakiś obraz. A jaki obraz? No wulgaryzmy. Przecież dzisiaj mężczyźni, w naszym młodzież, wszędzie, wiecie, ile tych wulgaryzmów jest? Ak, i tak dalej, tutaj wykropkowane dużo, dużo i tak dalej. No nasze czasy charakteryzują się, że język pełza po ziemi, nawet w tych publicznych wymiarach pełza po ziemi. No jednak ja uważam, że język wierzącego człowieka no powinien nieść wiele szacunku, tak, do wszystkich ludzi, a przede wszystkim do Boga. Tak, ale język ich pełza po ziemi, rozumiecie? Wulgaryzmy na bieżąco.
Myślę, że to odnosi się do tego typu rzeczy, a więc do takiej, wiecie, do takiej pychy życia, takiego obnoszenia się, co ja mam. I zobaczcie, jak bardzo Asaf jest gotowy. Mówi, no tak mnie to się podobało. Takie to było, wiecie, godne pożądania, że prawie już chciałem tak żyć. No to znaczy, że on by musiał zostawić, wiecie, całą tą swoją służbę. Gdyby tak, nie wierzę w to, żeby on mógł służyć Bogu, gdyby on całkowicie oddał się pogańskiemu życiu, takiemu bezbożnemu życiu. Nie mógłby tego robić. Tak jak w naszych czasach. Jeżeli my, przywódcy w Kościele, zgrzeszymy i nie odwrócimy się od naszych grzechów, zostaniemy pozbawieni naszych, nie chcę już mówić o urzędach, tak, bo to w zależności od Kościoła, ale tego powołanie swoje, to kaznodziejstwo i nauczanie słowa to jest wielki przywilej. Ale gdyby życie człowieka, takiego czy innego kaznodziei, nauczyciela było niegodne, on zostanie odsunięty od tego. I Asaf też by był. No więc dobrze. Myślę, że co skłoniło Asafa, że on nie upadł? Bo to jest teraz, co pomogło jemu? Bo to jest ważne. No już wiemy, że on się przyznaje do tego, że ma ogromne pokusy, chce żyć po pogańsku. Ja jeszcze zatrzymam się może od tego życia. W moim przekonaniu, na podstawie 36 lat prawie małżeństwa, chrześcijańskiego małżeństwa i jako też nauczyciela Słowa Bożego, chcę powiedzieć, że bardzo ważnym czynnikiem w moim życiu, żeby zachować wierność Bogu, jest absolutnie wspólnota ludzi wierzących i bezpośredni, bliski, regularny kontakt z tą wspólnotą. Ale nie tylko kontakt, ale bycie częścią z tą wspólnotą. Nie ma w Piśmie Świętym chrześcijaństwa bez wspólnoty. Rozumiecie? Nie ma czegoś takiego. Musi być realna, nie tylko wirtualna, ale realna wspólnota. Bo w tej wspólnocie my siebie widzimy, my widzimy też swoje grzechy, swoje słabe strony, swoje mocne strony. W tej wspólnocie my możemy siebie wspierać, możemy się o siebie modlić, słuchamy nauczania, słuchamy świadectw, jak Bóg działa w życiu innych ludzi. Ta wspólnota jest tym naszym, rozumiecie, tym, ja bym powiedział, takim bezpiecznym, na tym ciemnym i zepsutym świecie, z bezpiecznym, w miarę bezpiecznym miejscem. Dlatego tak wiele wymaga się od przywódców, żeby oni byli moralni, żeby oni byli czyści, tak jak ci kapłani mieli być i tak dalej. Ja może tylko taką jedną rzecz. Czy wiecie, zanim kapłan poszedł złożyć tą ofiarę, jak on musiał się przygotować? Jeżeli złożył tą najważniejszą ofiarę, ofiarę za przebłaganie grzechu swojego narodu, to on odseparował się najpierw od ludzi prawie na 2 dni. Pierwszą noc. A zanim on poszedł do tego, tam on miał sam modlić się, żeby Bóg przyjął od niego tą ofiarę i żeby on mógł godnie reprezentować swój naród. Musiał się wykąpać 2 razy i zmienić szaty. I dopiero przed samym złożeniem, samą ofiarą, zanim miał iść złożyć ofiarę, musiał jeszcze raz ubrać szaty kapłańskie. Znowu musiał, nie mógł być spocony, nie mógł śmierdzieć i tak dalej, i tak dalej. I on dopiero wtedy mógł przystąpić do Boga. Miało to zapowiada pewnego rodzaju czystość tego, który składa tą ofiarę, który przystępuje do Boga. I teraz my jako wierzący, już było dzisiaj wspomniane o tym, że przez Jezusa jesteśmy oczyszczeni i mamy dostęp do Boga. Ale to nie zwalnia nas od tego, żebyśmy my wpuszczali grzech w nasze życie, żebyśmy folgowali sobie swojej moralności w różnych dziedzinach życia, bo Bóg chce, żebyśmy byli czyści, tak? I w tym znaczeniu ta służba kapłańska była zapowiedzią tego, czego Bóg oczekuje od nas. I Asaf doskonale to rozumiał. I dlatego przyznanie się do jego pokus i do takiego pragnienia bycia bogatym za wszelką cenę, no mi bardzo imponuje. Rozumiecie? To jest niezwykły w moim przekonaniu fragment Bożego Słowa nam tutaj dany. I teraz co go powstrzymało? Jest powiedziane tak, tak bardzo on był wystawiony, tak bardzo to go męczyło, że on mówi, że w nerkach czułem kucie, tak? To fizycznie odczuwał ból i nie wiadomo jak długo. On po prostu tak bliski był upadku, że miał oznaki fizyczne jakiejś choroby, tak, i tak dalej. No są ludzie, którzy nie mogą sobie znaleźć miejsca, jak są przed trudnymi decyzjami, pokusami, albo którzy są dwulicowi, albo żyją w jakim, wiecie, w takiej, mają 2 światy takie rzeczywiście, to tak są wystawieni, że nie potrafią sobie znaleźć miejsca. I Asaf to przeżywał.
Tak on sobie mówi, że w nerkach czułem kłucie i on dochodzi do wniosku, że byłem głupi. No. I teraz to nie jest, że on kogoś wyzywa. On sobie mówi, że był głupi jako wierzący człowiek, jako najważniejsza osoba przy świątyni, przy namiocie zgromadzenia. Świątyni jeszcze nie było. Człowiek, który pisze pieśni, który pisze muzykę dla Boga, który chwali Boga, wie, jak powinien być. On mówi, byłem głupi. Że miałem takie pokusy, że chciałem żyć tak, jak ci poganie żyją. Byłem nierozumny i porównuję się do zwierzęcia. Tak a propos, to widzimy już w tym stwierdzeniu, że zwierzęta są niższym gatunkiem w hierarchii stworzenia Bożego. Tak, bez komentarza dodatkowego, tylko tak o, można to przeczytać. Tak? Byłem jak zwierzę, czyli upadł niżej. I teraz, co mu pomogło? To ciekawe, bo wydaje mi się, że powinienem na to zwrócić uwagę. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych. O, no cóż to takiego? Kiedy się zatrzymałem trochę na tym, to co to za tajemnice Boże? No, na podstawie już tej osoby możemy powiedzieć, że to się odnosi do służby przy przybytku i do roli, co tam się dzieje przy tym przybytku. Bo co to są za tajemnice Boże? Bóg jest w niebie, tak? Za ich czasów też. Ale tu na ziemi oni mieli to jedno miejsce kultu i wierzyli, że Bóg jest objawiony, prawda, jest Arka Przymierza i że Bóg się tam objawia, jego obecność jest tam odczuwalna i oni tak to mają prowadzić życie, żeby oni służyli Bogu tak, jakby ten Bóg tam fizycznie był przy tej Arce Przymierza. Dopóki mnie dotarł do tajemnic Bożych, a co tam się działo? No to on widział to przygotowanie kapłanów. To on widział, że przychodzą ludzie i musiał to widzieć, że ludzie przychodzą i wiecie o tym, że przy zwykłych ofiarach, jak składali ludzie za swoje grzechy, to ludzie wyznawali swoje grzechy, tak? Mężczyzna, głowa rodziny, jak zjał całą rodzinę, idzie złożyć ofiarę do Jerozolimy, kupuje zwierzę odpowiednie na tyle jego stać. Wiecie o tym, cały Stary Testament. Albo to jest jednoroczny baran, albo ciele, albo jak bardzo biedni, to para syna gorlic, czyli ptaków i tak dalej. Ale idzie. I teraz on kupuje to zwierzę i to zwierzę jest związane. Musi kupić jeszcze drzewo i inne rzeczy, które są przeznaczone na to, żeby ta ofiara, bo część jest do zjedzenia, część jest do spalenia, część jest do oddania na służbę kapłanom. No i wtedy, kiedy to zwierzę jest zabijane, on kładzie ten głowa rodziny, ręce na tym umierającym zwierzęciu i wyznaje grzechy swoje. On, Asaf musiał to widzieć. I to nie był tylko automat, rozumiecie, o co chodzi. On widział, że to jest miejsce, uwaga, w którym ludzie przychodzą i są oczyszczani ze swoich grzechów przez składanie ofiar. Mi się wydaje, że jedną z tajemnic Bożych, którą ludzie dzisiaj nie znają, to jest to, że Bóg chce nas, ciebie oczyścić od twoich grzechów. Prawdziwie chce oczyścić Bóg. To serce nasze zepsute chce oczyścić Bóg i naprawić. Zmienić się chce. Inną rzeczą to jest, że on jest tam liderem. On służy. Myślę, że wielu chrześcijan w naszych czasach żyłaby zupełnie inaczej, gdyby miała służbę. Tutaj w Kościele Nowego Przymierza to ja, bo ja oczywiście mam swoją jakąś taką ocenę, ale ja widzę, że tu wszyscy coś robią. Przynajmniej tak tyle ludzi tu coś robi. Ten to, ten tamto i tak dalej. To są, myślę, że ten psalm chyba nie dotyczy was, bo wszyscy macie takie zajęcia w tym Kościele, jakieś obowiązki i tak dalej. Ale bardzo wielu chrześcijan nic nie robi. Przychodzi na nabożeństwo do Kościoła i wychodzi. I oni nie odczuwają, wiecie, oni nie są zaangażowani w ten bój, rozumiecie? W to starcie się, żeby tego Boga pokazać. Oni nie głoszą Ewangelii, oni nie prowadzą żadnych grup biblijnych, oni nie prowadzą żadnych służb charytatywnych, jakichkolwiek, rozumiecie? I tak po prostu sobie chodzą. Więc Asaf nie był tym człowiekiem. Wydaje mi się, że z kontekstu tego, co on opisuje i że to bardzo chodzi o praktyczne życie, że jedną z tych tajemnic Bożych to jest zaangażowanie w służbę Bogu. Twoje osobiste zaangażowanie. Że kiedy ty się zaangażujesz naprawdę w służbę, że nie tylko chodzisz do pracy i zarabiasz pieniądze i na potrzeby swojego życia, co jest zupełnie okej z perspektywy Bożego Słowa, jak najbardziej tak, ale nie jest okej, jeżeli tylko na tym życie twoje się kończy. Że w twoim życiu jako chrześcijanina powinien być jakiś rodzaj służby, gotowości do pracy, którą oddzielasz od wszystkiego i to jest ta twoja praca, którą chcesz uwielbić tą pracą Boga. Tak, służysz Bogu w tym, co najlepiej umiesz i co najlepiej ci wychodzi. I Asaf to robił. Już powiedziałem, jakie było jego zajęcie. Nie chcę się powtarzać. Więc
Wydaje się, trzecia rzecz, co jest tą tajemnicą Bożą, czego w ogóle nie ma w Starym Testamencie. I to jest dla mnie zupełnie tutaj odkryciem, bo Asaf stwierdza tak, coś takiego mówi. Kogoż innego mam, to jest werset 25, w niebie, jeśli nie ciebie. I na ziemi w nikim nie mam upodobania, chociaż ciało i serce moje zamiera, to ja dochodzę do tego wniosku, że on zaczął się starzeć już. Że to już nie była ta kondycja, wiecie, mężczyzny 30-letniego. Ciało jego zamiera. Patrzcie na mnie, 57 lat, tak, jeszcze jako tako się trzymam, ale jak biegam, wielu ludzi mnie już wyprzedza, młodszych, tak, to już nie to. Za 5 lat prawdopodobnie moja kondycja będzie naturalnie o wiele słabsza. I Asaf już te, o tym mówi, ciało moje zamiera, tak, i dalej mówi, że w tym jednym z tym, że przyjmie mnie do chwały. To jest werset 24. Prowadzisz mnie według swojej rady, to jest, no jak Bóg nas dzisiaj prowadzi? No prowadzi nas przez Boże Słowo i przez Ducha Świętego, które otrzymujemy najczęściej, uważam, że powinno być we wspólnocie z innymi wierzącymi. W tamtym czasie przy przybytku od kapłanów. A teraz tym przybytkiem jest, czyś nie wiecie, jak mówi Nowy Testament, że wy świątynią Boga jesteście i że Duch Boży mieszka w nas. To są te same pojęcia, to jest ten sam Bóg i to samo miejsce, tylko już nie w przybytku i nie w świątyni, a w sercu wierzącego człowieka. I jest obecny Duch Święty, ten święty Jahwe mieszka tam. Wyobrażacie sobie? I tu jest o tym właśnie w tym 24 wersecie jest powiedziane. Prowadzisz mnie według swojej rady i uwaga, i potem przyjmiesz mnie do chwały. I to jest pewien absolutna rzecz rzadka w Starym Testamencie. Bo nie ma nagrody w Starym Testamencie, nie naucza się jeszcze, nie ma tego poznania i nie ma tego objawienia, że wierzący będą kiedyś wynagrodzeni za służbę wierną Bogu. Wszyscy trafią do Szeolu. I bogaty, i biedny, i zamysły tam ludzkie giną w tym Szeolu. Rozumiecie? Jest, wszyscy są. Nagle Asaf tu stwierdza, przyjmiesz mnie do Bożej chwały. I wiecie, jaki to jest ten czasownik hebrajski? Jest użyty tutaj zwrot taki sam. I to było dla mnie chyba najbardziej odkrywcze. Czasownik, który jest używany do tego, kiedy, uwaga, Henoch został zabrany i nie było go już. Pamiętacie, że był taki człowiek w Starym Testamencie, Henoch chodził z Bogiem, a potem został zabrany i nie było go. I jest napisane, że on nie umarł. Więc to zabranie Henocha do Boga, to tutaj, że przyjmiesz mnie do swojej chwały. To jest ten sam czasownik. I jeszcze jedno miejsce. Pamiętacie, co się stało z prorokiem Eliaszem? Co się stało z Eliaszem? No, śmiało. To nie egzamin. No, że kiedy on był z Elizeuszem i jego służba ziemska dochodziła do końca, to on prosi Elizeusza swojego, no już idź tam. Nie, on mówi, ja muszę jeszcze, to daj mi ten płaszcz, żebym ja miał chociaż od ciebie i tak dalej. I nagle pojawił się Rydwan i zabrał Eliasza na oczach Elizeusza i Bóg go zabrał do nieba. Ten jest użyty, ten sam zwrot, co tutaj, przyjmiesz mnie do Bożej chwały. Czyli użyty wobec Henocha i wobec Eliasza, który jest wzięty przez Boga do nieba. To jest ten sam zwrot. I Asaf mówi, przyjmiesz mnie do chwały. Zobaczcie, jaka była jego wiara. Gdzie nie ma nauczania o nagrodzeniu życia wierzącego człowieka, a on już to tutaj odkrywa. On ma taką nadzieję, że on zostanie, że tą nagrodą będzie, że on już będzie zupełnie wolny z tego świata, od tego grzechu, od tych pokus, od tych zmagań. On będzie z Bogiem i to jest jego uwaga. Najwyższa wartość, jaka może go spotkać. To jest to najwyższa nagroda. To jest to, czego, za czym on tęskni. On tęskni za życiem w bliskiej relacji z Bogiem. To Asaf tęskni za tym. I to jest, zobaczcie, jest jego takim ukoronowaniem. I jesteś opoką serca mego, działem moim na wieki, zobaczcie. I on wie o tym, że niewierzący zginął. Giną z przerażenia. W ogóle się, wiecie, mieliście kiedyś taki, jakiś taki straszny sen? Taki, że się przestraszyliście? Ja rzadko mam, ale kilka mam. Miałem takich, że pamiętam je. Takie sny, takie straszne, naprawdę. Takie realne, że człowiek budzi się spocony bardziej niż ja teraz jestem. I tak dalej. Naprawdę, taki miałem. I on mówi, tak będzie z ludźmi niewierzącymi. Oni są i nie ma. Więc ta iluzja Asafa polegała na tym, że ta jego zazdrość i to patrzenie, że ci ludzie bogaci żyją tak sobie lajtowo, dzisiaj byśmy powiedzieli, że wszystko im wolno i wszystko mają, to jest iluzja.
Jednak doprowadziła go świadomość rzeczywistości. Rzeczywistość jest taka, że nie umierają i staną przed Bogiem. I że takie życie donikąd prowadzi donikąd i nic nie daje. To był jego wniosek. Drugim wnioskiem było to, że on liczy na to, że on będzie z Bogiem. Przyjmiesz mnie do chwały i tutaj powiedziałem o tych dwóch przykładach ludzi, którzy zostali zabrani do Boga bezpośrednio, bez śmierci. Zauważcie proszę, że podobnie jest z Mojżeszem. Że to jest kolejna osoba, która niby umarła, ale Pismo Święte nie mówi, że umarła. A potem, kiedy jest góra przemienienia w Nowym Testamencie, nagle jest, pamiętacie, szaty Jezusa się zmieniły, jego wygląd się zmienił, no i tam jest Piotr i jeszcze dwóch uczniów innych i oni mówią, Piotr nie wiedział, co powiedzieć, dobrze nam tu być, bo się ukazał kto? Eliasz i Mojżesz. Ci, którzy na ziemi, w moim przekonaniu, nie umarli. Bo grobu Mojżesza nigdy nie znaleziono, tak? Ani ciała jego. A o Eliaszu wiemy, że został na oczach Elizeusza zabrany do nieba. Jest opis dokładny tego. Więc są oni, żyją przed Bogiem i z Bogiem i rozmawiają z Jezusem. Minęło ponad kilkaset lat w przypadku Eliasza, a w przypadku Mojżesza ponad tak 1500 lat minęło. Od tego, kiedy Mojżesz się pojawia znowu i w rzeczywistości Piotr go widzi i mówi, dobra, zbudujmy namioty, bo dobrze nam tu być. Więc Asaf pod tym względem jest wyjątkowy, że jego nadzieją jest bliska relacja i życie wieczne z Bogiem, z Bożej obecności. No to podsumujmy na zakończenie. Najpierw chciałbym szczególnie zwrócić się do mężczyzn. Uważam, że to jest absolutnie taki, wiecie, taki męski psalm. Zastanów się proszę i chciałbym, abyście mieli okazję modlić się o to. Najlepiej sobie zapisać. W jakich dziedzinach życia ty jesteś najbardziej kuszony? Co odciąga ciebie od Boga? W taki sposób, że jesteś gotowy łamać Boże standardy i Boże Słowo. Jesteś gotowy to łamać po prostu, ponieważ ciebie to tak wciąga. I Asaf przyznaje się, co to było. Chęć bycia bogatym. I taki styl życia bezbożny go wciągał. Więc myślę, że Bóg chce ratować dzisiaj nas, mężczyzn, żebyśmy potrafili zlokalizować, wiecie, te nasze pokusy. Na przykład przeczytałem, nie tak dawno słyszałem takie świadectwo historii i wierzącej osoby. Ona mówi, nigdy nie zauważyłam, że mój mąż był uzależniony od hazardu i że przepuszczał wszystkie pieniądze. Aż przyszli ludzie, którzy chcieli mu głowę urwać, za jakich długów on robił. Ja mówię, tego nigdy nie zauważyłam. Czyli te pokusy tego chęci, wiecie, grania hazardowego były po prostu dla niego, które go pokonywały. Warto więc sobie postawić bardzo wyraźne pytanie, bracia, jeszcze raz, zapiszcie sobie to, pomyślcie o tym, w czym jesteś realnie kuszony w taki sposób, że to cię odciąga od Boga. Trzeba to sobie wyraźnie w swoim sercu uświadomiać. Co potem? No trzeba to Bogu wyznać, że to jest problem. Fajnie by było, gdyby to powiedzieć jeszcze komuś innemu wierzącemu, może bardziej doświadczonemu. Asaf powiedział o to publicznie. I teraz my możemy czerpać naukę i mieć przykład, jak to powinno być. No on po prostu to ujawnił. No, ale kto ma taką odwagę ujawniać swoje grzechy? No, Asaf ujawnił. I wtedy ta kolejna rzecz z tym ratunkiem jest poznać tajemnice Boże. Słuchajcie, jeżeli nie znasz dobrze Boga, nie znasz Bożego Słowa, nie przyjąłeś jeszcze Ewangelii, zbawienia, twoje grzechy nie są jeszcze przebaczone, nie wiesz, jak to funkcjonuje, nie wiesz, jak Bóg to zaplanował, zbadaj to, poproś innych ludzi, niech ci pomogą. Dotrzyj do tych tajemnic Bożych, bo one na tym świecie, zbawienie na tym świecie nie jest znane tak z automatu. Ono nie przyjdzie przez naukę tą empiryczną, ono nie przyjdzie przez naukę tą akademicką i tak dalej. Rozumiecie? To nie przyjdzie stamtąd. To przychodzi przez Pismo Święte. A więc ja bym zalecał tym ludziom, zdecyduj się na jakąś grupę biblijną w gronie wierzących ludzi. Rób to regularnie, przygotuj się, sprawdź, co ty wiesz o tym Bogu, co Pismo Święte mówi. Wystaw w jakimś znaczeniu na próbę tą swoją wiedzę, swoje przekonania. Odkryj się, bo Bóg chce ciebie uratować, a więc dotrzyj do tych tajemnic Bożych. To nie jest łatwe. Ludzie nigdy nie mają czasu, mają inne zajęcia i tak dalej. Biegną, bo mają dużo ważniejsze rzeczy, a nie Boże Słowo. I kolejna, ta ostatnia rzecz, trzecie zastosowanie, no służba, praca. Ja podam taki przykład na koniec, jak to u mnie działa w życiu. Ja nie lubię więzień. W sensie chodzić tam nie lubię. Ani ludzi, którzy tam są. Po prostu nie lubię. Większość ludzi, jeżeli tam się idzie, to oni mają zawsze jakiś interes, mają takie egoistyczne nastawienie. Zawsze coś chcą. A to paczkę, a to pieniądze, a to tamto. No ale uwaga, ale ja tam chodzę.
A dlaczego ja tam chodzę? Bo boję się. A czego się boję? No, słowa. A jakiego? A słów Jezusa. A byłem w więzieniu, a nie przyszliście do mnie. A kiedyś my ciebie widzieli, panie, w więzieniu. No, po co żeście uczynili jednemu z tych najmniejszych? Mnie żeście uczynili. Z tego powodu. Ja albo opiekuję się jakimś bezdomnym, albo jakimś skazanym i cierpię z nim. Znaczy, bo to są ludzie, wiecie, jak trudno wyjść z bezdomności, alkoholizmu ludziom? Ile to, jakie to boje trzeba stoczyć? I wielu ludzi przegrywa tą walkę. Ale angażuję się w tego typu służbę jako mężczyzna, bo Jezus tak kazał. I nie chciałbym tego robić. Ja bym miał lepsze rzeczy, rozumiecie, wygodniejsze rzeczy do zrobienia. Ale robię to. Bo nie chcę, żeby to słowo, które czytam, było tylko, rozumiecie, frazesem. Byłem w więzieniu, a nie przyszliście do mnie. Ja zakładam, na przykład kobiet bym nie wysyłał do mężczyzn do więzienia. Ale wiecie co, siostry, gdzie bym was wysyłał? Do hospicjum, na przykład. Wiecie, ile dziennie ludzi w Lublinie umiera samotnie, bo nikt do nich nie przyjdzie? Odchodzą do wieczności, nie mają znikąd żadnej pomocy. W naszym zborze w Chojnicach jest kilka osób, kobiet, sióstr, które chodzą do hospicjum. Po prostu im usługują. Tam trzeba zmieniać pampersy, tam inne rzeczy trzeba robić oczywiście, ale między innymi zawsze można tej osobie coś powiedzieć. A często wystarczy ją chwycić za rękę, pot zetrzeć z czoła, powiedzieć coś miłego i powiedzieć, że jest nadzieja wieczności. No kto tam pójdzie, jeżeli niewierzący? Mógłbym wiele innych dziedzin, oczywiście życia, powiedzieć, gdzie możemy służyć Bogu. I o tym nikt nie musi nawet wiedzieć. To przepraszam, że ja podałem te przykłady tutaj swoje, bo czuję się czasami tak niekomfortowo, bo ja nie chcę się chwalić. Ale moim zdaniem to pomaga, wiecie, zobaczyć śmierć. Ja nawet uważam, młodzież wysyłam do tego, i żeby oni zobaczyli. To może nauczyć wiele mądrości. Zobaczyć śmierć, że to jest tylko tchnienie. I że naprawdę jest ten ostatni oddech. Naprawdę on jest. To trzeba zobaczyć. Trzeba z tym być, bo to pomaga potem nam prowadzić życie bogobojne. I Asaf, to go uratowało przed upadkiem całkowitym. Cudowny psalm. Fajny dorosły facet napisał to. Człowiek gotowy do ujawnienia swoich pokus. No piękne słowo, budujące, zachęcające, moim zdaniem szczególnie mężczyzn, chociaż oczywiście nie tylko, bo przecież Słowo Boże jest tutaj uniwersalne w przekazie, ale przede wszystkim mężczyzn w naszych czasach. No cudowna rzecz. Bardzo jestem Bogu wdzięczny za ten fragment Bożego Słowa, za ten psalm i że ten Asaf miał tyle odwagi tak o sobie powiedzieć. Niech wam Bóg błogosławi. Tutaj na miejscu i tym wszystkim, którzy nas oglądają. I mam nadzieję, że ten psalm będzie dla was wiele, wiele razy pociechą i pomocą i że będziecie do niego wracać. A przede wszystkim, że lepiej poznaliście Boga przez to i siebie, i własne pokusy, jak z nich wychodzić i co jest wartością w tym świecie i co nas może nęcić, kusić. No ten psalm jest po prostu cudowny i że jednak realność Boga w naszym życiu jest najwyższą wartością. I Asaf w końcu do tego doszedł. I życzę wam, żeby nikt z was nie upadł, nie wycofał się, żeby nie był jak zwierzę. Chętnie. Dobrze, to powstańmy. Panie Boże w niebie, dziękujemy Ci za Twoje słowo. No bo jest ono jednak światłem na tym ciemnym świecie, na tym zgubionym świecie, całkowicie zgrzesznym świecie. Że tak jak w Twoim słowie w Ewangelii Jana jest powiedziane, że prawdziwa światłość przyszła na świat i ciemność jej nie przemogła. Że to jednak ciemność jest na tym świecie. A Twoje słowo jest tą światłością i dziękujemy Ci, Boże, że dajesz nam przywilej obcować z tą światłością i że to słowo ciałem się stało, że Jezus przyszedł w ciele na ziemię i że mamy Jego nauczanie w Ewangeliach i w listach apostolskich. Dziękujemy Ci za to wszystko. I teraz ja, Panie, chcę pomodlić się do Ciebie o moje serce, o moją duszę, ale o wszystkich mężczyzn, wierzących mężczyzn, którzy przeżywają różnego rodzaju pokusy. Czy seksualne, czy finansowe, czy takie niespełnienie życiowe. Zauważyli, że się starzeją i co oni osiągnęli w życiu. Że wielu może mężczyzn osiągnęło o wiele więcej. Panie Boże, proszę Ciebie, aby to słowo i ta prawda w szczególny sposób poświeciło ich serce i ich duszę. Żeby zobaczyli, że najwyższą wartością jednak jest wierność Tobie, Bogu. I modlę się, Panie, aby każdy mężczyzna, każdy brat zachował taką wierność Tobie, Bogu. Ona by się wyrażała właśnie poprzez wierność w rodzinie, w kościele, w społeczeństwie. Panie, wesprzyj ich mocą Ducha Świętego.
Proszę Ciebie, Panie, aby to słowo zostało na długo w sercach wszystkich, szczególnie braci. Proszę Ciebie, żeby ci, którzy nie wiedzą jak, mogli się zaangażować w służby w różnych miejscach, Panie, tam gdzie ich poślesz. Czy właśnie więzienia, hospicja, wojsko, wiele innych takich społecznych jakichś wydarzeń. Panie, proszę Ciebie, pomóż, czy przez liderów, kaznodziejów, tym ludziom, którzy chcieliby służyć, a nie wiedzą jak, aby mogli się tego nauczyć. I nade wszystko, Panie, daj nam wszystkim tą świadomość, że nie ma nic bardziej szlachetnego, nic piękniejszego, nic bardziej wartościowego na ziemi i we wszechświecie, jak bliska relacja z Tobą, Bogiem, Panem i Zbawicielem, źródłem i dawcą życia. Daj nam, Panie, wszystkim wzmocnić się w tej świadomości, w tej wierze, że Ty jesteś dawcą życia i że my do źródła życia, Boga życia przychodzimy, gdzie jesteś także Bogiem pokoju i miłości i Ty sam, Bóg wieczny, jesteś spełnieniem wszystkich naszych pragnień. I nikt inny nie da nam tego i nie zaspokoi naszych pragnień, święty Boże, jak Ty. I o to modlę się, aby to się stało wszystkich nas udziałem na Twoją większą chwałę, Boga w niebie, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Wielkie dzięki za takie bardzo osobiste potraktowanie Słowa Bożego i też trochę odkrycie siebie, bo to też nie jest trudne, ale to jest, myślę, rola przywódców, żeby pokazywać, jak jest naprawdę, a nie udawać. I zauważcie, proszę, że to nie było wcale, to słowo nie jest skomplikowane. Ono w ogóle tu nie jest pompatyczne. Jak tak się na nim zatrzymamy, to ono jest takie proste i takie dosadne i takie osobiste, tak jak powiedziałeś. Chwała Bogu. Dzięki. Będziemy jeszcze tu mieli ze sobą wspólnotę. Jeszcze trochę dnia, mam nadzieję, Bóg nam da razem spędzić. Tu później jeszcze zapraszam oczywiście na obiad, posiłek. A teraz przeniesiemy się do naszej brygady właśnie na X-Campie. Już widzicie tu nasze stoisko. Widzicie Mateusza, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Mateusz, opowiedz nam, jak pierwsze wrażenia, bo wczoraj przybyliście na miejsce do Czech. Cześć, witam wszystkich tutaj w studio i na wizji. No, wrażenia są bardzo dobre. Muszę powiedzieć, że jest impreza zorganizowana z rozmachem. Namiot duży, który za chwilę wam przekażemy, jest gdzieś mniej więcej 1000 osób. Mamy, jak widzicie, nasze stoisko telewizji Idź Pod Prąd. Biblię, koszulki, ulotki. Jest też husarz, za chwilę wejdziemy do środka. W bardzo dobrym miejscu jesteśmy, pomiędzy właśnie głównym namiotem, a obozem, gdzie są rozmieszczone namioty i śpią osoby tutaj uczestniczy. Głównie uczestnicy to jest młodzież. Dzisiaj jest niedziela, więc jest dużo starszych osób, rodziców i też członków tutejszego kościoła. Także zaglądają do sklepiku, znaczy do naszego punktu. Są zainteresowani tym, co tu mamy. Zostaliśmy pochwaleni, że nasze stoisko się wyróżnia. Jest trochę inne niż tutaj pozostałe. Także bardzo jesteśmy z tego zadowoleni. Scenę już widzieliście. Teraz w tym momencie o godzinie 14 zaczęło się kolejne spotkanie. Wieczorem były koncerty. Może poprosiłbym Michała Kalinowskiego, który jest tutaj też uczestnikiem i brał udział w spotkaniach, także może opowiedzieć więcej, co się dzieje, jeżeli chodzi o sam X-Camp w Śmiłowicach w Czechach. Hej, hej, dzień dobry, cześć. Także wczoraj rejestracja ogólnie przebiegła bardzo szybko, jest tu bardzo dobrze wszystko zorganizowane. I wieczorem już był koncert rapera Cukra, też rozkręcił całą imprezę, wszyscy świetnie się bawili. Młodzież z Czech, która nie rozumie polskiego, mówili, że naprawdę też wiele tam rozumieją i też świetnie się bawili. Co jeszcze? Jest dużo boisk do siatkówki, do piłki nożnej, do babingtona, jest sprzęt sportowy, ze wszystkiego można korzystać. Poznałem też parę osób, wszyscy są otwarcie nastawieni, przyjaźnie i co jeszcze można powiedzieć? No, pogoda też dopisuje i cieszymy się tutaj tymczasem, także
No, fajnie, staram się tutaj spędzić swój urlop. Dzięki. Tak, to jest początek, my tutaj będziemy przez cały tydzień, także pewnie relacje też będziecie mogli zobaczyć, śledźcie nasze media społecznościowe i pewnie jakieś też niespodzianki. Jeżeli są jakieś pytania, to poproszę. Czy udało wam się rozłożyć studio? Studio, no jak widzicie, tak, nadajemy już, także będziemy nadawać. Bardzo dobrze to wygląda tutaj, także oczywiście. Pokażecie nam husarza jeszcze? Tak, zapraszamy do środka. Jest to jeden pan, z którym Magda rozmawia, także chodźmy. Muszę powiedzieć, że osoby rozpoznają husarza. Znaczy wiedzą, że jest to element polskiego uzbrojenia, polskich sił zbrojnych w tamtych czasów. Znaczy jest husarz. No, to jest prezent tak to wygląda. Od Polonii z Kanady, tak. Jacek Mrożek, Edyta. Rzeczywiście to jest no, taka wierna kopia takiej najbardziej znanej zbroi, która występowała też w filmie Potop, nie? Także no, dobrze się prezentuje, widzicie go często, no to jest też, no, że tak powiem, inspiracja do naszego loga telewizji Idź Pod Prąd. Może któraś z dziewczyn chciałaby coś jeszcze powiedzieć, Mateusz? Magda, zapraszam. Magda teraz obsługuje klienta. Iga tam uczestnika. Jest. Iga, chcesz tak, coś Iga powiedzieć? Iga też jest, możemy się przejść. Iga, pomachajcie chociaż. O, Natalia, Iga, pozdrawiamy was bardzo serdecznie. Jak się tam czujecie, powiedzcie? Jak się czujecie? Dużo przygotowań było. No i... Wspaniale, bardzo dobra atmosfera, wiele młodzieży. Jest naprawdę pięknie. Fajnie, mamy namiot w dobrym miejscu. Z tego co wiem, to jutro będziemy tam koncertować, tak? Tak. Czyli jutro wieczorem jest tak, koncert naszej grupy muzycznej. Jest a we wtorek zgadza wieczorem... Się prosimy, Mateusz. Tak, tak, jutro jest koncert i jest też pantomima, jest taki dzień poświęcony naszej telewizji, prezentacji. We wtorek dokładnie nie wiem, musiałbym Magdy zapytać. Film uratowane z Mariupola i świadectwo Tatiany, która no, została w latach 30. jej rodzina przez Stalina tam przerzucona na wschód, do Kazachstanu. No, ona wróciła do Polski. Tu spotkała dawno, dawno temu chyba Marzenę, moją żonę i jeszcze kogoś, już nie pamiętam, które powiedziały jej Ewangelię. I no, Tatiana nawróciła się do Jezusa i też przyjęła polskie obywatelstwo. Jest i naszą siostrą w Chrystusie i mieszka w Polsce. I też jej świadectwo będziemy mogli usłyszeć we wtorek. Zgadza się. No widzę, że tam jakieś odgłosy radości są, także... Tak, tak. Zaczęła się już też część jakaś artystyczna, koncert tutaj w namiocie głównym. Czy możemy zajrzeć do namiotu, jak to wygląda? Tak, oczywiście. Zapraszam. No to zaprowadźcie nas jeszcze do namiotu i będziemy się powoli żegnać. Dobrze. Rano namiot był pełny podczas nauczania, także zobaczmy tutaj. Jest scena. Tak, piękna scena. Super. No to pozdrawiajcie wszystkich pokazać tutaj od nas cały. Tu z Lublina. Wow, imponujące. Wiem, że były dramatyczne przygody z tym namiotem, bo stary namiot zniszczyła burza jeszcze w Dzięgielowie, ale szybko tu środowisko luteran, bo to z tego środowiska głównie wywodzą się organizatorzy i polscy luteranie i czescy, szybko ogarnęli się i powstał nowy namiot. To co? Zapraszacie, rozumiem, nas tak, też i wszystkich, tak, zapraszamy. Którzy mają teraz czas, żeby oczywiście odwiedzić. To jest gdzieś 15 kilometrów od Cieszyna na południe, Śmiłowice. Zresztą miejsce urodzenia premiera Buzka. Także myślę, że łatwo znajdziecie. X-Camp, można tam przyjechać i zobaczyć, też spotkać się z naszą ekipą i też przeżyć coś wspólnie na scenie głównej.
Także zapraszamy i do zobaczenia. Dzięki bardzo. Pozdrawiamy was serdecznie. Czy może ktoś jeszcze chciałby jakąś zachętę przekazać, czy coś powiedzieć na koniec? Czy mamy może, Michale, z czatu jakieś głosy? Jak tam jest pięknie. No to jest pierwszy raz jesteśmy na tak dużej imprezie chrześcijańskiej, polsko-czeskiej. Tam, jak widzicie, 1000 krzeseł jest, no pewnie ludzi się trochę więcej nawet przewinie. Do takiej młodszej młodzieży jest skierowany program, ale zwykle tak jest, że jak ta młodzież tam zaczyna przyjeżdżać, to później się starzeje i dalej przyjeżdża. Nie? Niektórzy tam przyjeżdżają po kilkanaście lat, już wtedy są w służbie, w obsłudze tego, no bo przy 1000 uczestnikach, no to na pewno ponad setka różnych ludzi jest zaangażowana w przygotowanie tego wszystkiego. Także cieszymy się, że zostaliśmy tam zaproszeni. Widzieliście nasze stoisko. Będziemy tam niekiedy nadawać z tego miejsca nasze programy o 13:00, także będziecie chcieć więcej wiedzieć, co się tam dzieje, czy dojechać, no to świeże informacje będą codziennie podawane w programach o 13:00. A ja powoli będę się z wami żegnał. Jeszcze raz bardzo dziękuję każdemu z was, kto nas oglądał, kto tutaj też przybył. Tobie, Henryk, dziękuję, że tak osobiście nas poprowadziłeś w takie zrozumienie tego niezwykłego przywileju znania Boga, że rzeczywiście wszystko inne no, znika w cień, kiedy naprawdę zrozumiemy, dotrzemy do tych tajemnic Bożych. Także dzięki i do zobaczenia. Amen. Chwała Bogu. Jeśli spodobało ci się to, co przed chwilą usłyszałeś lub masz jakieś pytanie odnośnie Boga lub Biblii, skontaktuj się z nami. Przez najbliższe pół godziny będziemy czekali pod naszymi telefonami kontaktowymi 536 813 435 oraz 530 130 478. Jeśli nie uda ci się dodzwonić, spróbuj później. My też postaramy się oddzwonić. Jeśli chcesz nam wysłać maila, napisz na adres, który teraz widzisz na ekranie. Bądźmy w kontakcie. Cześć!